Na turnieju w Ostrowcu Świętokrzyskim radomianie pokonali gospodarza zawodów Odlewnie Krzot 25-22. Uniwersytet przegrał jednak z SPR Tarnów 25-38. Z tym zespołem akademicy z Radomia zmierzą się w pierwszej kolejce sezonu pierwszej ligi. Natomiast na turnieju w Sandomierzu podopieczni trenera Mariusza Greli wygrali z miejscową Wisłą 28-14 oraz ulegli Padwie Zamość 13-22. Jesteśmy po okresie przygotowawczym, także wiele do życzenia, ale dużo pozytywów też. Dużo pozytywów, szczególnie z gry tej naszej młodzieży, która weszła szerokim łukiem do grania w pierwszej lidze. W Świadku Szczypiorniaka głośno ostatnio było Padwie. To beniaminek pierwszej ligi, który ma budować mocną ekipę. Zagra tam m.in. były lider Uniwersytetu Grzegorz Mroczek. Też potrzebują czasu na to, żeby się zgrać. My z nimi graliśmy czwarty mecz w ciągu dwóch dni. No widać było u nas już zmęczenie, dlatego wynik nie odzwierciedla na pewno tego, na jakim etapie jesteśmy i oni, tak? Rozgrywki pierwszej ligi szczypiornistów rozpoczną się 22 września.